Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki zdecydował o przeznaczeniu kolejnych 26 mieszkań komunalnych do wynajmu, które przyszły najemca musi wyremontować we własnym zakresie. To już trzecia taka decyzja w tym roku. Łącznie dla nowych lokatorów przeznaczono 63 lokale. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby mieszkania, które stoją od wielu lat puste, często bardzo mocno zdewastowane, zyskały nowy blask. Z jednej strony staramy się pozyskać środki na remont mieszkań socjalnych komunalnych, ale tego jest cały czas zbyt mało. Dlatego wychodzimy z taką ofertą remontów, mieszkań do remontów. Mieszkańcy mogą wtedy z własnych środków wyremontować te mieszkania i wejść w najem mieszkania komunalnego, tak naprawdę na bardzo korzystnych warunkach. Spore zainteresowanie jest i za każdym razem, kiedy ogłaszamy taki nabór, większość mieszkań znajduje nowych najemców, mieszkańcy robią szybko te remonty sprawnie i mieszkają w mieszkaniu komunalnym, miejskim, na dobrych warunkach, dobrych standardach, a przede wszystkim z pewnością najmu. Ten program skierowany jest do osób, które są u nas na liście oczekujących na mieszkanie, osób, które może nie stać na to, żeby wziąć mieszkanie na rynku komercyjnym, może nie mają warunków do tego, żeby wziąć kredyt na własne mieszkanie, ale stać ich na to, żeby remontować lokal komunalny i mieć pewne mieszkanie tak naprawdę na dziesiątki lat. Często są to mieszkania wielopokoleniowe, bo osoby mieszkające tutaj już od czasów powojennych mieszkają w tych mieszkaniach, przychodzą na kolejne pokolenia, płacąc czynsz komunalny. Młodzi demokraci z Lubuskiego uczcili ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół. Zwrócili uwagę na ich wymieranie i to, że bez nich długo nie pożyjemy. Okazuje się, że aż 75% światowej żywności zależy właśnie od nich. Co możemy zrobić, aby ochronić pszczoły? Pszczoły giną w zastraszającym tempie. Z całą pewnością możemy określić to mianem poważnego problemu cywilizacyjnego. 75% światowej żywności zależy właśnie od nich i całkowicie wyginięcie pszczół może doprowadzić do kryzysu ekologicznego. Nasza akcja dzisiaj będzie polegała na rozdawaniu takich ulotek razem z informacją, jak możemy pomóc tym pszczołom, z informacją, że jest Dzień Pszczół oraz z nasionami bratków. Wybraliśmy bratki, ponieważ bratki to są jedyne kwiaty, które o tej porze roku jeszcze mogą zostać zasiane, będą kwitnąć oraz bratki są roślinami miododajnymi. W tym momencie mogą sobie Państwo zadać pytanie, ale jak Państwo mogą pomóc pszczołom poza zasianiem tych bratków? No przede wszystkim, można nie wypalać łąk, traw, to stanowi zagrożenie zarówno dla pszczół, ale stanowi to też zagrożenie dla ludzi. Każdy w swoim ogrodzie czy na swoim balkonie może zrobić poidełko dla pszczół. Wystarczy mały talerzyk, jakiś płaski, do tego kamyczek i nalać wody, żeby pszczoła mogła usiąść na ten kamyczek i na spokojnie, bez podtopienia się napić. Ale także można na ogrodach stosować nawozy naturalne, czy sadzić kwiaty przyjazne pszczołom, które pszczoły później będą zapylać. Na ponad 400 gatunków pszczół w Polsce połowa z nich jest zagrożona wyginięciem. A tak naprawdę nasz ekosystem mocno jest uzależniony właśnie od pszczół. Natomiast my w mieście oczywiście też jako radni zachęcamy do tego, żeby w tym momencie korzystać z takich instrumentów jak budżet obywatelski i proponować różnego rodzaju rozwiązania, które mogą w tym momencie przyczynić się do tego, że będzie więcej właśnie takich zielonych miejsc w naszym mieście, ale uwaga, przygotowujemy się też do prac nad nowym budżetem na 2024 rok i wszelkie inicjatywy, które mogłyby właśnie być też przyjazne zieleni, a także pszczołom, warto w tym momencie zgłaszać, czy to do radnych, czy też to bezpośrednio do ratusza. Jestem członkiem parlamentarnego zespołu do spraw pszczelarstwa. Taki zespół funkcjonuje w polskim parlamencie już kolejną kadencję i na naszych spotkaniach zespołu często rozmawiamy o tym, jak ważne jest pszczelarstwo, jak ważne są pszczoły. Jeśli wyginą pszczoły, to zaraz po nich wyginą ludzie. Taka jest prawda i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać. Często słyszymy o aktach wandalizmu, o tym, że niektóre ule są niszczone. To jest coś niespotykanego i nie powinno być takich zdarzeń, dlatego że
które my naprawdę musimy sobie uświadomić i mocno często powtarzać, że jak wyginą pszczoły, wyginie też ludzkość. Tak naprawdę to musimy zadbać o naszą planetę, musimy zadbać o nasz ekosystem, musimy robić wszystko, żeby nawet miasta były przyjazne pszczołom, zwierzętom. My tutaj dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu. To nie jest dobre miejsce dla pszczół, chociaż mamy trochę zieleni, ale tutaj, korzystając z obecności pana radnego i o tym, jak wspomniał o budżecie obywatelskim, to też z takim apelem będziemy się zwracać, żeby radni, władze miasta uwzględnili jak najwięcej właśnie obszarów zielonych, żeby powstawały nowe miejsca, żeby tam, gdzie można wykorzystać pasy zieleni w drogach i tak dalej, żeby były tworzone łąki kwietne. 11 sierpnia warto na Piaskach wyjść na balkon i posłuchać pięknej muzyki na żywo. To już kolejna edycja cyklu Koncert dla Sąsiada, w którym gorzowski zespół Piąta Pora Roku zagra ballady Leonarda Cohena. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 19 przy ulicy Kazimierza Wielkiego przy osiedlowej Klubo Kawiarni. Koncert dla Sąsiada to jest taki twór, taki fajny projekt, gdzie każdy może sobie zamówić koncert, oczywiście Piątej Pory Roku, bo to o to chodzi, i zamówić sobie, my wtedy przyjeżdżamy w to miejsce umówione, wybieramy, patrzymy, czy jest dobre technicznie i tak dalej, i tak dalej. Ten, który zamawia, wystarczy, że dostarczy nam prąd, resztę my zapewniamy, muzykę, i wtedy można zrobić koncert dla swoich sąsiadów, swoich najbliższych i tak dalej. Można stać na balkonie, można siedzieć na kocu, można siedzieć przed sceną, i to taki koncert takiej kapeli, która sobie przyjeżdża i gra specjalnie dla sąsiadów. Najbliższy jest w Klubo Kawiarni na osiedlu Piaski. Tam zostaliśmy też zaproszeni, zamówiony koncert o godzinie 19 w najbliższy piątek. I tam będziemy grali ballady Leonarda Cohena. To Piąta Pora Roku w składzie, tam Mariusz Smoliński, Marek Popis, Sylwia Dera, Mariusz Ambrożuk, moja osoba i gościnnie też jeszcze Ania Łaniewska będzie z nami śpiewała, więc troszeczkę będzie tak balladowo, łagodnie. Pomysł wpadł nam w zeszłym roku na Nocny Szlak Kulturalny. Zresztą w tym roku też gramy i zagrałem taki koncert dla swoich sąsiadów. Przed swoim blokiem na Dzieci Wrzesińskich od siebie ściągnąłem prąd i okazało się, plakaty, wszystko było i tak dalej. Okazało się, że dzień wcześniej już przychodzili sąsiedzi i mówili do mnie, że mi dziękują bardzo, ale jeszcze koncert się nie odbył. A oni mówią, no tak, ale to dla nas. I nagle zrozumiałem to, że w tej całej idei ważne, że ktoś robi specjalnie koncert dla tej danej osoby. Czyli kolega Cezary Żołyński, sąsiad Cezary Żołyński, zrobił dla swoich sąsiadów koncert i dla nich specjalnie, mimo że Dobry Wieczór Gorzów jest 200 metrów od mojego bloku. No, ale tu był dla nich koncert i oni mogli przyjść, siedzieć na tym koncercie, słuchać, bo to był dla tych osób specjalnie. Więc to jest bardzo istotne i to jest chyba idea tego pomysłu. Ostatni koncert też dla sąsiada, który był na ulicy Fredry, padał deszcz i właściwie mogliśmy go zupełnie odwołać, bo padał deszcz, instrumenty, tu chodziło tylko i wyłącznie o instrumenty, a my gramy pod gołym niebem, ale osoba, która nas zamawiała, pan Aleksander, nagle ktoś wpadł na ten szatański pomysł, że zagramy u niego na balkonie i rzeczywiście, jak rozkładaliśmy się mniej więcej godzinę, to tak w ciągu 15 minut cały sprzęt został przeniesiony do pana Aleksandra na balkon i zagraliśmy z balkonu. Fajna sprawa, zupełnie spontaniczna i fajny koncert. Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Zawodowcy w Gorzowie 2.0. Był to jeden z największych projektów realizowanych w naszym mieście w placówkach edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty nowych technologii, kursy i szkolenia nadające uprawnienia, zorganizowano płatne praktyki i staże dla uczniów, startupy, koła naukowe i wizyty w zakładach pracy. Dzięki projektowi jego uczestnicy potrafią doskonalić swoje umiejętności interpersonalne, przygotowywać się do procesu rekrutacji, uczyć się kreowania własnego wizerunku na rynku pracy. Było to możliwe nie tylko dzięki warsztatom, ale także dzięki mobilnej platformie edukacyjnej, na której znajdują się filmy szkoleniowe, testy i materiały wspierające uczenie się. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.